doświadczyć tych wszystkich eksponatów, które tutaj zostały przez animatorów w Centrum Nauk Kopernik przygotowane. Życzę Wam ciekawych wrażeń i takiej inspiracji z tego laboratorium mobilnego do nauki, ale po wakacjach. A korzystając z okazji, chciałem Wam życzyć pięknych, słonecznych wakacji wypoczynku, które się Wam należy po tych trudach nauki. Wszystkiego dobrego. Szkoła otwarta jest na wszelkie możliwości związane z poszerzaniem wiedzy naszych uczniów. Dlatego współpracujemy z szeregiem instytucji, które chcą i potrafią zainteresować młodzież konkretnymi zagadnieniami czy gałęziami wiedzy. Są to Uniwersytet Śląski, Muzeum IV Pułku Strzelców Podhalańskich, Książnica Cieszyńska i wiele innych. Dlatego z wielką radością przyjęliśmy propozycję pana senatora Tadeusza Kopcia dotyczącą zaprezentowania naszym uczniom tak ciekawej i oryginalnej wystawy zorganizowanej przez Ministerstwo Nauki i udostępnionej przez Centrum Nauki Kopernik. Nasza szkoła czuje się wyróżniona, że uczniowie mogą skorzystać z tak szerokiego kompendium wiedzy. Jest to 15 stanowisk, na których z całą pewnością uczniowie poszerzają swoje wiadomości, a tuż przed rozpoczynającymi się wakacjami z pewnością takie podsumowanie przyda się każdemu.